Siema! Słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z Pet Legacy, czyli z nowego Pet Simulator X, w sensie lepszego niż Pet Simulator X. Nie oszukujmy się, mają szansę taką robotę, że naprawdę jest co robić, także dzisiaj przejdziemy na kolejną mapkę i słuchajcie, opowiem wam trochę, bo się trochę zmieniło. Na samym starcie pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, lecimy tutaj do 300 tysięcy, także fajnie jakbyś został suba, mordo, bardzo mi się cieszył, jesteście super, bardzo ładnie przyjęliście odcineczek, pozdrawiam was, słuchajcie, w tym momencie mamy 2800 kasy, i mamy cały team kinków. Słuchajcie, bo troszeczkę pofarmiłem, troszeczkę pograłem, bo chciałem, żeby te pety były lepsze, żebyśmy już nie musieli siedzieć i farmić na tej mapie, tylko przeszli na kolejną. Także słuchajcie, stryhardowałem się jak powalony i mamy 6 kinów, słuchajcie. Wszystkie mają około 20 do 25 damage'a, także no jest grubo, słuchajcie, jest grubo, są pety zdobyte, także lecimy, słuchajcie, tutaj na kolejną mapencję, nie wiem jak się nazywa nawet, ale uwaga, musimy wyczyścić kolejne za 1600 dodatkowo, za tą dodatkową kaskę sobie dokupimy oczywiście kolejne rzeczy, czyli te kolejne łapacze, ja to nazywam łapaczami, ale pewnie się inaczej nazywa. Witam! Siemano! Co nam oferujesz, Desert Girl? Witaj, podróżniku! Podbiegłem do tej mistycznej maszyny, która wyglądała trochę jakby była z... Been here for centuries, jakby była tutaj wiekami. Ale nie rozumiem, o co w niej chodzi. Możesz spróbować? Okej, zobaczmy. Gold machine! O ja... Czy to jest słonik w ogóle? Kurde, to już słonia nawalam. A to jest jak ja, to gorszy. Dobra, zobaczmy tego tutaj, co my tu mamy. Halo, gold machine, open. I weźmiemy sobie królika i patrzcie, możemy robić... Levele na golda możemy zrobić. To zrobimy sobie królika złotego za 120 monet. Okej, okay, super, dostaliśmy za to 400. Mamy złotego królika, który ma 16 damage'a? To taki słabszy trochę jest. Ale dobra, to nieważne, słuchajcie, taki teścik. Teścik maszyny, słuchajcie, czyli mamy maszynę do robienia gold petów, czyli będzie nam potrzebne o wiele więcej tych pro łapaczy, także sobie kupmy za całą kaskę, słuchajcie. I oczywiście jeszcze wydajemy sobie bobuksiki, bo słuchajcie, skoro mamy tryhardować, to tryhardujmy, także kupmy razy 3 coiny. Halo? Czy ja mogę kupić raz 3 coiny? Mogę! Coin boost za 79 luxów. Także sobie kupmy. Co się dzieje z Robloxem? Halo? Halo? Halo, Boblox? Halo, Boblox? O co chodzi? Failed, because something went wrong. Okej, okay, a teraz? Aha, no to niestety sobie nie odpalę boostów. Ale przynajmniej się starałem, to bardzo miło. Basiki tu mamy. Dobra, zobaczmy, jakie są najlepsze pety tutaj, jakie możemy znaleźć. Mamy tutaj te skorpiony, które są basic. Mamy tutaj elefanty, które są już, wiecie, one są już epickie, także jest całkiem nieźle. Dobra, rozwalmy sobie na start i nie łapmy może takiego skorpionka, bo on jest basic. On ma 570 zdrowia, to to łatwy do rozwalenia, także myk! Po tobie, mordeczko. Rozwalamy i dostajemy kaskę. No kurde, chciałem te boosty. No proszę, zadziałaj. O co tu chodzi? Czemu to nie działa? Dobra, rozwalamy sobie teraz kolejnego, czyli Lizarda. A słonik ile ma? 1000 zdrowia. On będzie chyba słabszy. Możemy spróbować go złapać nawet. Ojejku, jakiś dźwięk był. Co się dzieje? A to on w nas tak nawala. Dobra, to rozwalamy tego słonika. I go spróbujemy złapać. No, za pierwszym razem złapał. 6 damage'a podstawowo. To chyba tyle co ekin. Tak mi się zdaje, że to chyba tyle co jakim, więc nie będziemy sobie na razie wymieniać tych petów, tak mi się zdaje. Lew! O kurde, legendę mam! Dobra, to go łapiemy, łapiemy lwa. Okej, lew będzie mocny. Dobra, mamy pierwszą legendę, słuchajcie, pierwsza legenda na tej mapie. Dobra, let's go, mamy ją. Łapiemy lewka i uwaga, czy uda nam się go złapać tymi? Ile one mają szans? 31. Nie! Nie! Dobra, wiecie co, ja powinienem użyć tego 100%, skoro jest legendarka. Ale jestem debilem. No nic, dobra, spróbujemy go zespić jeszcze raz, po prostu będziemy teraz farmić kaskę i tak musimy sfarmić bardzo dużo kaski. No kurde, chcę coin boosta kupić, no pliska. A czy cokolwiek innego mogę kupić? Na przykład, nie wiem, to? Nie, no nic nie działa, naprawdę, ja będę musiał chyba Robloxa zastartować. Co to za skorpion, czy to jest legendarny? To jest basic. To jest basic, walony basic. O, coin boost! No nie, boję się teraz kupić. Wiesz co, ja sobie zestartuję od Loxa i zobaczymy, czy będzie to śmigać po prostu. No i dobra, jesteśmy w tym momencie. Sprawdźmy, czy to śmiga, czy nie. Desert, mamy mapencję. I słuchajcie, idziemy sobie tutaj na przykład na takiego ziobala. Let's go. Okej, okay. I zobaczmy, rozwalimy go, wszystko, spoczko. I czy możemy kupić te boosty? Okej, okay, bo to jest...
No nie wierzę, to totalnie nie działa. Słuchajcie, coś się Roblox zepsuł. Bo normalnie na stronie pokazuje mi, że bobuksy są... bobuksy są znak zapytania, więc nawet nie mogę ich zobaczyć, a to mówić, wiecie, kupić czy coś. Także no jest mega błąd jakiś w Robloxie, no nic nie zrobimy. I tak tego ziomka nie łapiemy, więc go sobie zostawmy, idźmy szukać dalej, bo może jakiś lew się zespi. Słuchajcie, teraz jak lew, to ja łapię tego lwa totalnie na tryhardzie. Totalnie na full tryhardzie go łapiemy. Nie ma żeboli, słuchajcie, nie ma żeboli. Słonika nie łapiemy, tutaj skorpion jest, więc skorpiona rozwalmy szybciutko. Słonika też, bo i tak zbieramy kaskę, słuchajcie, potrzebujemy bardzo dużo tych naszych łapaczy, że tak powiem. Szkoda tylko, że nie udało mi się złapać tego, no, tego lwa od razu. Ale chciałem przeoszczędzić, tak wyszło, więc szkoda, my bad, słuchajcie, moja wina, przepraszam. Bo by był fajny pieciszek by był. Ale F. Dobra, nawalamy tutaj tego ziomala, sima, no. Tutaj sobie przechodzimy. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jakąś budowlę. Co to za budowla? Czy to jest ten domek, gdzie ona stoi? Tak, czyli my zrobiliśmy całe kółko. Ja pierdzielę, jak szybko. No, w sumie, bo z tą hulajnogą się całkiem spoko zawala, serio. Dobra, myk. Łapiemy sobie tutaj. I słuchajcie, może też tego lwa... I kurde, ten lew na złoto. Czy to jest słonik, czy to nie jest słonik? Taki fioletowy jest. A, dobra, to po prostu słonik, tylko tak w cieniu stał. No dobra, no ale myślałem, że to coś lepszego, słuchajcie, myślałem, że to coś lepszego. Kurde, ta nowa mapa, jeszcze nowsza mapa jest, słuchajcie, a w tym momencie zostały nam dwie mapy do ostatniej i na ostatniej to już będzie full tryhard pack na najlepsze pety, bo słuchajcie, z tego co wiadomo, będzie event halloweenowy niedługo, więc no jakby trzeba od razu nawalać, od razu mieć najlepsze pety, także już grajcie, słuchajcie, już grajcie, żeby jak ktoś chciał zrobić najlepsze pety, żeby po prostu mieć jakby szansę, żeby to wszystko zdobyć, słuchajcie. Dobra, wejdźmy w boost. No ja pierdziel, ale mi jest szkoda. Uwaga, czy możemy kupić tego boosta, czy nie? Kupujemy. Co się stanie? Co się stanie? Czy ja kupię tego boosta, czy nie kupię? Czy ja kupię tego boosta, czy nie kupię? Ja chyba go nie kupię, oczywiście, że go nie kupię. No ja pierniczę, ale szkoda. No nic, no kurde. Dobra, jutro pofajmy sobie na boostach. Na razie pofajmy sobie tak. No ale przydałoby się te buściki. No będę musiał jeszcze bobuksy dodać, jeszcze więcej. Będziemy full tryhard lecieć na boostach, no bo to nie ma jak. Trzeba tego lewka zdobyć. W ogóle co dało mu ten Game Pass? Have a much higher chance of capturing pets with capsules. No nie, no ja w to nie wierzę, to jest much higher chance. W sensie większa szansa i to bardzo większa szansa, o wiele większa szansa. Skoro ja nie trafiłem pro razy 5 chyba. Więc naprawdę, no to nie jest jakaś duża większa szansa. Troszeczkę skam, ale no słuchajcie, to jak może nie być skamu? Skoro obecnie będzie to X to był skam, no to tutaj też muszą praktykować skam. Nie no, żartuję, śmieję się. Fajny trybik, naprawdę. Jaram się strasznie, jest super. Także sobie lecimy dalej. Fajnie byłoby zebrać te 3,5 klocka, żeby odblokować jeszcze kolejną mapę. To by było fajne. Taki przeskok w cholerę, co ja? I sobie kupujesz 4 peciszki. W sensie wtedy robisz sobie jakieś... Ej, to nie jest głupie, żeby zdrobnąć sobie... Ej, tutaj jest jakieś przejście na górę. O kurde, tutaj będą pety. No i tutaj mógł być lewek, a ja zestawałem serwer. No właśnie, bo słuchajcie, opłaca się bardzo mieć tej priwa. Ja to zauważyłem po sobie, że posiadanie tej priwa to jest bycie giga kozakiem. Bo możesz sobie stać serwer i farmić tak pety. Serio, dlatego ja jak najszybciej muszę odblokować ostatnią mapę i sfarmić sobie jak najwięcej ostatnich legendarek. I słuchajcie, będziemy rozdawać, oczywiście będziemy rozdawać pety. Jak tylko zbiorę najlepsze pety, to słuchajcie, dla tych, co będą zaczynać grę, będę je rozdawał dla widzów właśnie cudownych, pięknych. Mamy lwa! Tak? Jest lew, dobra! Jest lew! I teraz, czy dajemy szansę... Kurde, czy ja chcę dać szansę jeszcze raz, czy chcę po prostu mieć 100% lwa? No bo z jednej strony, słuchajcie, ile mamy rzutów? Zobaczmy. Mamy 5. Dobra, jest! 20 damage'a?! O kurde, jaki on jest potężny! On ma 20 podstawki! Jaki ty jesteś dupnięty, lwie! Dobra, to fajny te lwy, let's go! Ale się jają, ale co robiście, że on jest taki mocny! Let's go! O, ale mi się to podoba. Dobra, rozwalaj wszystkich tej lwie. To farmimy sobie w takim razie lewka jakoś lepiej. Musimy się rozglądać za kolejnym lewkiem, co ja? Bo musimy ich mieć mega, mega dużo.
Okej. Okay. Musimy ich mieć 6 chyba na kolejną mapę i to będzie git. Chociaż nie, 3 mi wystarczą, ale złapię je... kurde, jakby to powiedzieć. Bo jakby nieopłacalne dla mnie jest łapanie tych lwów, skoro 3,5 klocka ja zbiorę w jakieś 10 minut grania. I to zaraz zobaczycie, bo jeżeli się zdehyduję, to zbiorę. Ale no kurde, kolejny lew. Wiecie co, ja sobie zrobię take'a. Zrobię sobie 5 tych kapsuł pro. Ile mam teraz? Mam je w tym momencie 3. Zróbmy sobie 5. Spoko, nie chcę wydać za dużo kasy. Jeżeli się nie złapie, to trudno. Jeżeli się złapie, to mega dobrze. Mega, mega dobrze, jeżeli się złapie. Let's go, lewku, let's go. Proszę cię, proszę, mordeczko, proszę. Złap się, mordo, no. Please, 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 man, please, 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 man, please. Uwaga. Dobra, 100% użyję. Już walić się, zasrańcu. Jaki okropny on jest. No to niezłe. Much higher chance. Pamiętajcie, o wiele większa szansa. Pamiętajcie o tym. O wiele większa szansa. Mhm. To właśnie jest wasza, nasza o wiele większa szansa, słuchajcie, widzowie. To jest właśnie o wiele większa szansa. O wiele. Także no. Hehehe. Dobra, łapiemy kolejnego, już będziemy mieli 3. I myślę, że te 3 nam na razie stykną. 100% go łapiemy. Mamy Leona. Żałuję, że użyłem z poprzednich questów tych użyć na zwykłe pety. Ale nie wiedziałem wtedy, słuchajcie, zaczynałem grać. Tak wyszło. Załóżmy sobie kolejnego lwa. Zdejmijmy, załóżmy. Niech rozwali. Dobra, kolejny lizard. I sobie lecimy, słuchajcie, coraz dalej lecimy. Ale jaram się tym trybem strasznie. Jest niesamowity ten tryb. Jest piękny, cudowny i wszystko co najlepsze, słuchajcie, z tym trybem. To wszystko jest. Tak ma być. Jeżeli chodzi o kolejną mapę, nie mam pojęcia co tam jest. Tutaj też nie miałem pojęcia co jest. Więc jakby odkryłem ten symulator razem z wami. Mam nadzieję, że gracie. Naprawdę warto. Kurde, Mariusza tak fajną grę zrobił, że aż jestem szczęśliwy, że to zrobił YouTuber. Mam nadzieję, że będzie dbał jako swoje. Znaczy, bo to jest jego, więc to jest swoje. Mam nadzieję, że po prostu zrobi z tego lepszego peta, że będzie dużo update'ów, że po prostu się mu to uda, bo no powiem wam, że wyniki są zarąbiste, bo po chwili od startu w środku nocy było 3000 osób i ja takie... Okej, okay, chyba coś tak nie poszło, ale po chwili zrobiło się 7 i tak dalej. Nie wiem ile teraz macie tysięcy, jak to oglądacie. No ale wiecie, no jest grubo, naprawdę jest grubo z tym trybem. Jest mega grubo. Bo Mariusz, jak on to spromuje jeszcze na swoim kanale, to będzie już 30 osób już. Także słuchajcie, jak to poleci, to to poleci. To poleci. To totalnie poleci. Coś się, że to poleci bardzo, bardzo daleko. Także mam nadzieję, że będzie taki drugi peciszek, jeżeli chodzi o wyniki. Mam nadzieję, że będzie dużo update'ów. Mam nadzieję, że będzie dużo granka, bo chciałbym taki trybik, wiecie, do pogranka, żeby było mega dużo co robić i tak dalej. No chciałbym, bardzo chciałbym. Kurde, te reopen the mines, czyli otwórz kopalnie i tam będą kopalnie. Więc kolejna mapa to będzie kopalnia i zobaczymy, czy będą rainbow pety w ogóle. To mnie ciekawi bardzo. Już na razie mamy te. Na razie w tym momencie mamy pety, wiecie, jak one się nazywają? Mamy pety złote, więc możliwe, że będą też rainbow i tak dalej, więc zobaczymy, co my tam odkryjemy ciekawego. Na razie nawalamy sobie te jaszczurki, skorpiony i tak dalej. I mamy lwa! I czy my go łapiemy? To jest pytanie moje. Czy my go łapiemy? Chyba go łapiemy, co? Chyba go łapiemy. I zróbmy sobie rekiny 4 na złotego jednego rekina. Tak zrobimy, słuchajcie, tak zrobimy, łapiemy tego lwa, uwaga, łapiemy go po prostu, będziemy mieli 4 lwy wtedy, let's go. Dobra, go, getcha! Zdejmujemy sobie teraz jednego rekina, zakładamy teraz lwa, nazywamy sobie tego ziomala i słuchajcie, idziemy do Golden Machine i robimy sobie z 4 tych rekinów jednego złotego i zobaczymy ile będzie miał damage'a nasz ziomal. Uwaga, 4 rekiny, raz, halo, 2, 3, 4. A tu trzeba 6 dać, trzeba dać 6, okej, okay. To ja przepraszam bardzo, to trzeba jednak zdobyć, słuchajcie, więcej lwów, niestety. Nie, jeszcze jednego lwa by się przydało, tylko jeden lew albo jeden jakiś pet. Jeden jakiś peciszek i będzie git, jeden jakiś peciszek i będzie git. Czy mamy jakiegoś peciszka zastępczego? Mamy tego niedźwiadka, on by był git. Ja myślę, że taki niedźwiadek by był git w zastępstwo. Bo jak coś sobie złapiemy, też jakiegoś tej ziomala. A weźmy sobie, kupmy z 10 tych takich najsłabszych jajek, spróbujmy sobie złapać coś. No, bo one są tanie. Dobra, mamy 10, zarąbiście. Podejdźmy sobie do słonika i spróbujmy go złapać. Jak się uda słonika, będziemy mieli słonika w zastępstwo. Let's go. Let's go, przyda się. Chociaż, czekajcie, bo ja mam teraz słonika, a tu jeszcze jednego lwa potrzebuję. Dobra, mamy słonika. 6 damage, on taki nie za mocny, nie za słaby, słuchajcie, taki okej. Okay.
Ja bym sobie w ogóle tych jajek, tych 10% pokupował i bym zaczął spamić w tego lwa jak coś. W końcu by siadł, słuchajcie, w końcu by siadł, w końcu by się udało, także no... Może za którymś tysięcznym razem bym dostał tego lwa. Nie, możemy sobie dla beki otworzyć za 6, ale no wątpię, że cokolwiek poleci, no. Jak znajdziemy lwa, otwieramy zwykłymi, dla testu, słuchajcie, dla testu, czy się uda. Czy moje szczęście zadziała? Czy moje szczęście, legendarne już szczęście, zadziała tym razem? To się zaraz przekonamy, jeżeli spotkamy lewka. Tylko musimy sobie tutaj porozwalać trochę tych nubków. Bo musimy zabrać kasę, słuchajcie, 3,5 glocka to nie są grosze. Nie są byle, to nie jest byle to tamto, tylko trzeba to naprawdę zdobyć, także... No let's go po prostu, let's go. Ciekawe, czy jest jakiś lepszy pet tutaj, bo możliwe, że jest jeszcze lepszy niż legendarny, ale zobaczymy. Może nam się coś pojawi zaraz niesamowitego, to wtedy kupię za wobuxy jajka. Albo nie kupię, bo w ogóle nie mogę kupić żadnego boosta, ale... Ale to już mniejsza. Takie życie, słuchajcie, takie życie. Chciałem wydać wobuxy, chciałem być miły dla twórców gry, a oni na mnie plują. Także tak to wygląda, takie życie, słuchajcie. No trzeba czasami wobuxy wydać, a nie można. To jest tragedia. Trzeba boboksy wydawać, jeżeli jest fajny typ. A to jest mega fajny typ. I jest mi mega smutno, że nie mogę wydać boboksów. Także po co ja doładowałem boboksy, jak nie mogę ich wydać? Halo. Proszę mi pozwolić wydać boboks. Ja chcę wydać boboks. Bo jak nie będę mógł wydać boboks, to nie będę lepszy. A chcę być najlepszy. Czy mogę już kupić? Oczywiście, że gra się laguje, bo z Roblox wybucha, bo wyszedł nowy typ Majoszarta. Więc bardzo bym chciał pograć w niego i kupić rzeczy za boboksy. Dobrze, chociaż na pierwszym odcinku mogłem, słuchajcie. Że na pierwszym odcinku mogłem te Game Passy kupić. Dobra, wale się nie kupuję, bo zaraz się zbuguje, coś mi zabierze boboksy. Nie chcę stracić moich boboksów. Także please, 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 nie kradnij boboks, gra. Dobra, Mek. Mamy lwa, nie mamy lwa. Kurze, stopa, że tak grzecznie powiem. Let's go. Chcę tę kopalnię odblokować, ale kurde, dwa koła jeszcze. Bardzo dużo kas trzeba zebrać. Będziemy musieli przytryhardować mocno o te 2,5 koła, bo bym chciał zobaczyć tą legendarkę, ale kurde, tak mnie boli dupsko, że już nie mam tych buksy, kulek, a nie mogę ich kupić. Trzeba będzie się stryhardować, słuchajcie, trzeba będzie wydać ze 100 tysięcy obuksów i wtedy będzie można grać. Zobaczymy, czy wtedy będziemy mieli najlepsze peciszki. Ciekawe, czy jest jakaś tablica, jakiś leaderboard, czy go na przykład nie ma. Jeżeli go nie ma, to szkoda, bo fajnie by było, żeby był. Na przykład łączna ilość petów, w sensie damage petów. To by było miłe. Halo, czy jest tam lew? Nie ma tam lwa. Oczywiście, że nie ma, bo jakby mógł być, to by było zbyt dobrze. Nie no, dobra, lecimy tu, lecimy tu, lecimy tu. Czy jest lew? Jest lew, jest lew, jest lew. Dobra, kupujemy kolejne 10 na przykład tych. Kupujemy 10, żeby było ich 17. Dobra, i łapiemy na full. Na full tej hajdzie tego lwa. Po prostu klikamy wszystkie możliwe opcje złapania go, co ja? W sensie nawalamy 17 jajek, jak będzie trzeba. Ciekawe, jaka jest szansa, pewnie jest zerowa. Ale dobra, łapiemy go, let's go. No i słabszym jajkiem, jakie jest w grze. Znaczy najsłabszym kaczem, to się nazywa, czy jakoś tak. Zobaczmy, ile jest procent. 11! Jest, mam go! 17! Ej, to jest dosyć opłacalny deal. To jest dosyć opłacalny deal. To jest opłacalny deal, słuchajcie. Dobra, to my idziemy teraz zrobić złotego tego. Rekina. Let's go. Ej, to był opłacalny w cholerę deal, słuchajcie. Naprawdę to był opłacalny deal. My teraz robimy sobie rekinka. Let's go. Złoty rekinek. Mamy. Halo, gdzie jest mój złoty rekin? Zobaczmy go. Jej, i on ma 70... 78 damage'a ty masz. Czemu ty jesteś taki OP? Halo, mordeczko, możesz mi wytłumaczyć, czemu jesteś taki giga OP? Bo ja jakby nie rozumiem, czemu to jest taki... Czemu ty jesteś taki... Czemu my tak nawalamy? Coś mi się tutaj nie podoba, coś za dobrze mi idzie. Muszę to sprawdzić. No zobaczmy, czy jest kolejny. Jak jest kolejny, kupujemy znowu 10 i znowu nawalamy. Ej, jakim ja jestem głupkiem, przecież to szybko trzeba abuzować. Widzowie, szybko natychmiast, wy widzowie... Nawalacie teraz w ten trybik i mówicie tak, ale super Buzonik poradził i kupuję sobie 10 i nawalasz Leona jak powalony i go zdobywasz po sekundzie, czaisz? Mam już 5. Nie no, ja pierdzielę, ale te lwy ładnie lecą, ale mi się to podoba. A się jaram tym trybem, dobra, ja jestem psychopatą, przysięgam, ale po prostu ten tryb mnie tak jara, że jest nowy trybik, w który warto tryhardować. Dobra, 17. 17 to jest optymalna ilość, słuchajcie. Przy 11% no tak 10 byłoby ok. Ale ja wolę mieć więcej, ja wolę mieć zapas, jakby Leon poleciał. No ale po cholerę nam ten Leon teraz?
Tak się w sumie zastanawiam. Pocholeje nam on? Halo? Pocholeje nam ten lew? Bo przecież mamy ekina, który ma bardzo dużo jakby tego. Ja nie wiem teraz co zrobić, halo? Bo czy Leon jest opłacalny w takim układzie? Jakbym złotego zrobił, to tak, ale no, czy taki zwykły? Kurde, to jest dylemat bardzo potężny. Dobra, słuchajcie, ja jestem ciekawy kolejnej mapki. Jestem ciekawy kolejnej mapki, to bardzo ciekawy kolejnej mapki. Także zrobimy sobie tak teraz. Ja wiem, że dawno tego nie było. Dawno tego nie było, bo wy marudzicie, że tak robię. Ale słuchajcie, i tak już mamy długi odcinek dosyć. I będzie długi odcinek, spokojnie. Cały czas jest odcinek. Widzisz czas, Mordo, widzisz czas. Ale ja teraz przyspieszę zbieranie kaski do 3500 i idziemy na jeszcze kolejną mapkę. Co wy na to? Nie, zostaw łapkę. Let's go! No i słuchajcie, mamy to 3600 kasy, zebrałem stówkę dodatkowo, no bo czemu nie, otwieramy reopen the mines, otworzyć ponownie kopalnię, jesteśmy na kopalni, słuchajcie, kopalnia tutaj wbijamy, kupujemy sobie od razu to, bo jakbyś trafił legendarny, słuchajcie, ziomal, to od razu go sobie bierzemy, mamy questa od pana tej minera. Hey, this cavern is for miners only. Halo, ta kopalnia jest tylko dla górników. A, jesteś górnikiem. Aby to udowodnić, zniszcz 12 kryształów i zapłacić za to. Jak się bierze 12 kryształów? Halo? Skąd mam wziąć kryształ? O, kurde, co to jest? 12 kryształów, dobra, rozwalamy na razie, ale co dają te kryształy? Czy one dają kasę i jest... Nie, no jeżeli to są takie miejsca, gdzie możesz farmić kaskę, ja pierdzielę, proszę, żeby z tego leciało dużo kaski, proszę. Pliska, żeby to było dużo kaski. Żeby to było dużo kaski, please, bo ja chcę dużo kaski zabrać, ja chcę kupić z milion tych pokeboli. Ja pierdzielę. 300, taka o zebrane od buta. Nie, no to jest piękne, słuchajcie, i mamy ostatnią mapę za 16 500, myślę, że to sobie zdobędziemy niedługo, myślę, że już w kolejnym odcinku będziemy na ostatniej mapie, słuchajcie. Nie, no to jest taka farma kasy, że ja pierdzielę, naprawdę jest grubo jest, naprawdę, musimy tylko zdobyć jeszcze nowsze peciszki. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, widzimy się w kolejnym, bo typ jest naprawdę mocny i mamy co to robić i będą pewnie niedługo update'y, więc też będzie co robić cały czas, słuchajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i słuchajcie, najważniejsze, siema.